skąd bierze się ciepło, jak wygląda technologiczny proces jego wytwarzania i jak zapobiega się zanieczyszczeniu powietrza w suwalskiej ciepłowni. Tego mogli dowiedzieć się uczniowie suwalskich szkół i mieszkańcy miasta podczas dni otwartych przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. Czym zajmuje się przedsiębiorstwo energetyki cieplnej, wyjaśnił główny inżynier ruchu. Ku zaskoczeniu wizytujących okazało się, że suwalska ciepłownia wytwarza nie tylko energię cieplną. Produkujemy i przesyłamy ciepło, ale także, o czym nie wszyscy wiedzą, produkujemy również energię elektryczną, która również jest przesyłana do systemu i między innymi wszyscy z niej korzystamy. Najistotniejszym jednak przedmiotem działalności spółki jest produkcja i sprzedaż energii cieplnej, która ogrzewa większość naszych bloków. Podczas wędrówki po przedsiębiorstwie można było zobaczyć ogromne hałdy paliwa. Jest to po prostu węgiel o odpowiedniej granulacji. Wzdłuż całego placu jest w tej chwili ponad chyba 40 tysięcy ton. By zgromadzić taką ilość miału, trzeba około pół roku. Przywożony jest pociągami, które wjeżdżają na bocznicę ciągnącą się niemal 6 kilometrów. Z hałd miał przenoszony jest ładowarkami kołowymi na taśmociąg i transportowany do elektrociepłowni. Ale tak jak niektórzy mieli kiedyś wyobrażenia, że palacz bierze taką szuflę i wrzuca do kotła. Nie. Takich w zasadzie kotłowni już chyba nie ma, chyba że przydomowe. Najbardziej widoczną częścią ciepłowni jest górujący nad nią komin, który ma ponad 122 metry. Proces nasz spalania jest naprawdę bardzo precyzyjnie uregulowany. Spalamy z bardzo wysoką sprawnością, nawet ponad 86%. Sprawność spalania. Powiem tylko, że przeważnie takie kotły domowe osiągają jakąś sprawność rzędu 50, góra 60%. Suwalska elektrociepłownia dysponuje czterema kotłami. Kocioł ogrzewa za pośrednictwem jakiegoś medium, tak? Na przykład w naszym przypadku jest to woda. My tą wodę podgrzewamy i rozprowadzamy to ciepło poprzez tą wodę do waszych domów, mieszkań. Wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej nie odbywa się oddzielnie, ale za pomocą jednego kogeneracyjnego procesu technologicznego. Część tego swojego ciepła, które jest niepotrzebne przy tej produkcji, wyrzuca do atmosfery. My natomiast to ciepło wykorzystujemy. Uzyskuje się przez to około 20% oszczędność energii. My produkujemy energię elektryczną w turbozespole. Jest to takie turbozespół i jest to połączenie takiej maszyny parowej. Dla porównania, lokomotywa jest maszyną parową z generatorem, z takim dynamem jakby w rowerze. Turbina parowa wiruje bardzo szybko. To ponad 9000 obrotów na minutę. Temperatura pary podawanej na to urządzenie to jest 450 stopni. Także jest to bardzo niebezpieczne tak naprawdę medium, które w przypadku jakiegoś wycieku mogłoby narobić dużych szkód. My kontrolujemy te wszystkie rurociągi, te wszystkie instalacje po to, żeby one były bezpieczne dla nas i żeby zapewniały ciągłość tej produkcji. Nad kotłami znajdują się leje zasypowe, z których paliwo trafia do wnętrza kotłów. Jest on podawany tutaj na ruszt kotła. Ten ruszt przesuwa się, w środku jest ogień i uwalniane ciepło ogrzewa rurki, w których jest woda. I ta woda jest przekazywana dalej. Woda trafia do pompowni, stąd za pośrednictwem węzłów cieplnych i 80-kilometrowej sieci przekazywana jest do naszych mieszkań. Gdybyście chcieli przejść wzdłuż niej, no to byście musieli pokonać trasę prawie że do Białegostoku, można powiedzieć.